Witamy Państwa na siódmej odsłonie festiwalu Different Point of View, inny punkt widzenia, czyli seria kina plenerowego plus od tego roku warsztatów. Widzimy się po raz siódmy. Dzisiaj udało nam się tutaj ściągnąć reżysera Pawła Jóźwiaka-Rodana. Przywitajmy go brawami. Dzień dobry. Może na początek krótka notka biograficzna, zanim zaczniemy spotkanie. Paweł jest najbardziej znany jako autor scenariusza i zdjęć oraz reżyser filmu dokumentalnego Mama, Tata, Bóg i Szatan, który zdobył liczne nagrody w kraju i za granicą. Jak pisano w uzasadnieniach, za mistrzowskie posługiwanie się kontrastami obyczajowymi, psychologicznymi oraz sposób wpisywania losów własnej rodziny w dzieje powojennej Polski. Film otrzymał wiele nagród, m.in. drugą nagrodę w kategorii krótkometrażowego filmu na Międzynarodowym Festiwalu Dokumenta w Madrycie. Wyreżyserował również film 8-9, dzisiaj go zobaczymy, który został zakwalifikowany do sekcji konkursowej East End Film Festival w Londynie oraz zdobył nagrodę publiczności Unifest w Madrycie. Film 8-9, tak jak już mówiłem, widzimy dzisiaj jako pierwszy o godzinie 21. No, Paweł tu nam zaraz o sobie troszkę opowie. Myślę, że tak będzie ciekawiej niż czytanie notki biograficznej. Więc, no właśnie, no. Jesteś, Paweł, filmowcem, reżyserem. Głównie zajmujesz się kręceniem filmów takich krytycznych, z twojej perspektywy. Skąd to się wzięło? Znaczy, przede wszystkim witajcie wszyscy w taką pogodę. Przyjść tutaj to rzeczywiście nie lada wyczyn. W taką pogodę być tutaj i chcieć słuchać jakichś tych moich wynurzeń. Także dziękuję za waszą obecność i tak naprawdę te brawa były dla was. Natomiast nie bardzo rozumiem, co masz jakby na myśli, mówiąc, że krytycznym. No, w twoich filmach, czy rodzina, czy społeczeństwo jest pokazane z takiej, no można powiedzieć prawdziwej, ale też negatywnej strony. Bardzo wyostrzasz pewne aspekty ludzkiego życia. Tak, no według mnie bardzo ostro pewne rzeczy pokazujesz. Mhm. No po prostu jest czarne i białe bardzo często. Wiesz co, no jakby robienie filmów to jest pokazywanie siebie, czyli jakby pokazywanie tego, co masz w swoim wnętrzu i tego, jak obserwujesz rzeczywistość. Ja bym się nie do końca zgodził z tym, że krytycznie patrzę na przykład na swoich rodziców, raczej ich obserwuję. I nawet bym powiedział, że tak z pewną sympatią na nich patrzę, no bo ich, no każdy kocha swoich rodziców, ja też ich kocham i wiele osób mi mówiło po obejrzeniu filmu Mama, Tata, Bóg i Szatan, że po prostu ci rodzice są sympatyczni. Jacy by nie byli, to jednak ich się lubi i widać tą miłość jakby syna do rodziców. A to, że jakby zaobserwowałem pewne jakieś tam ich zachowania, no to jakby nikt nie jest święty i każdy ma jakieś tam zachowania, które może mi nie do końca odpowiadają, natomiast to są zachowania, to nie są ludzie, tak? Jako ludzie ich się lubi, niekoniecznie można niektóre zachowania lubić. I ja jakby krytykuję bardziej zachowania niż ludzi, takie mam wrażenie. A w przypadku filmu 8-9, no to rzeczywiście tam spojrzałem krytycznie na młodych ludzi, ale w tym sensie krytycznie, że tak naprawdę też z pewną sympatią, tylko na te zachowania, prawda? I mało tego, ja zawsze uważałem, że film 8-9 nie jest o ludziach, tylko o czasach, w jakich żyjemy i nie jest tylko o tych młodych ludziach, ale w ogóle o też dorosłych i jakby po prostu czasy, które nastały, powodują, że tak, a nie inaczej się zachowujemy, że pewne rzeczy są bardziej promowane, a pewne mniej, tak? I bohater mojego filmu mówi w pewnym momencie, że nie wszystko polega na, tu cytuję, więc są dzieci, więc przepraszam, ale to jest cytat z filmu. Nie wszystko polega na ćpaniu, ruchaniu i imprezowaniu, tak? Ci drugoplanowi bohaterowie mówią, no jak to? Przecież właśnie o to chodzi. No i taki jest świat, że ludzie tak myślą, że jakby jest kult ciała, kult jakby jednostki, parcie do przodu. No i ten bohater w 8-9 się buntuje przeciwko temu, więc to nawet nie jest spojrzenie krytyczne, tylko bardziej raczej taki bunt. Mówiłeś, że rapowałeś kiedyś, nie? No to jakby wychowałeś się w kulturze hip-hopowej. Kultura hip-hopowa zakłada bunt i ja po prostu się zbuntowałem przeciwko pewnemu stanu, jakby, który zaobserwowałem. Akurat w filmie 8-9. No, w przypadku rodziców, no to po prostu też się zbuntowałem, ale
bardziej chciałem jakoś zrozumieć to wszystko i dlatego zrobiłem ten film. Nie? Także no nie do końca to jest krytyczne oko, jeśli chodzi o ludzi. Bardziej to jest takie oko obserwacyjne, ale krytyczne, jeśli chodzi o czasy, jeśli chodzi o zachowania. W tym sensie może to jest krytyczne. Natomiast myślę, że moich bohaterów da się lubić. Nie wiem, państwo ocenią, ale wydaje mi się, że da się ich lubić. Dlatego wrzucimy teraz właśnie trailer Mama, Tata, Bóg i Szatan. A czemu się rozstałeś z mamą? Twoja mamusia poddaje orgazmy Chrystusowi. No coś tam jest w tej psychice, no. Jakaś niedojrzałość emocjonalna, można to tak określić, prawda? No, to była ładna, wówczas szczupła dziewczyna. Przysyłał mi kwiaty, mówił, że bardzo mnie kocha. Kobiety kochają uszami, wiesz? Mogłem dużo rzeczy mówić. Dopiero potem się zmienił, kiedy już byłam jego żoną. Czyli to nie były pornograficzne książki? Słuchaj, zrobiłbyś mi osobistą przyjemność, gdybyś kiedykolwiek przeczytał jakąkolwiek moją książkę. Mówię, Boże, miałam być czwartą jego żoną. Należała do takich dziewczyn, co to najpierw się zabiega, aby mieć ją w domu. Potem się taką żonę kocha. Później odczuwa się przed nią strach. W ostateczności żywi się do niej nienawiść i mocno zabiega, aby pozbyć się jej z domu. Proszę Państwa, może na początek pomódlmy się wspólnie o szczęśliwą naszą podróż. Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest to religia krwiożercza, krwawa. I powinna być zdelegalizowana, podobnie jak faszyzm i komunizm. Do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez-padole. Paweł się wychował na tym. No właśnie, on się wychował, bo u niego tam telewizja trwam leci w pokoju. A w kuchni babcia słucha Radia Maria, także on ma stereo i w kolorze wszystko. Pamiętam, jak byłeś tak bardzo blisko Pana Boga jako dziecko. Brałeś udział w wiasełkach, w różnych przedstawieniach religijnych, nawet odprawiałeś mszę świętą. Jeżeli kiedykolwiek zostaniesz księdzem, to ja ci nogi z dupy powyrywam. Tyle lat minęło, co się przejmujesz. Mam problem z tym filmem, nie wiem czy... Nie możesz robić happy endu. Z czegoś, z czego... Nie da się zrobić. To, co mi się teraz, a propos twoich pytań, skłoniło po obejrzeniu, to ja próbowałem zrozumieć, w jakim ja, kurczę, świecie żyję, tak? Tutaj tata te książki, to jest też, rodzice zawsze są autorytetem dla dziecka. Tutaj tata te książki, tu mama też ładnie śpiewa, ale ten kościół. I teraz o co w tym życiu tak naprawdę chodzi, tak? I dlatego chwyciłem za kamerę, mówię, o co tu chodzi? Kto tu ma rację? Czy tata ma rację, czy mama ma rację, tak? No i to też taka próba scalenia swojej tożsamości trochę, taka próba odkrycia tożsamości. Wiesz, ten film ma już około 7 lat, no 8 lat, więc to już jest kawał czasu i wtedy byłem na takim etapie, że ja nie wiedziałem, kim jestem, nie? Przez to, że miałem rodziców jakby totalnie w różnych kierunkach. Więc szukałem swojej drogi jakby pomiędzy nimi, tak? Więc jakieś tam miałem... Bardzo mocno byłem wkręcony w fandom fantastyki, gry fabularne, potem w hip-hop właśnie też, no też miałem zespół hip-hopowy i to była taka ucieczka, jakby taka próba pójścia swoją drogą, a nigdy nie zmierzyłem się z tym scaleniem swojej tożsamości, jakby wzięciem tych najlepszych rzeczy od jednego i od drugiego rodzica i po prostu jak zaczynałem robić film, to nigdy nie pomyślałem, jaka czeka mnie tak naprawdę jazda z tym filmem, w sensie psychiczna, tak? Że po prostu ja nie wiedziałem, jak to zmontować, kto tu ma rację, o co chodzi. No i jakby po zmontowaniu tego filmu trochę zrozumiałem, nabrałem dystansu do rodziców. Więc w tym sensie to nie jest spojrzenie krytycznym okiem na rodziców, tylko próba zrozumienia siebie po prostu, nie? Próba zrozumienia siebie przez rodziców, tak? Co oni mi dali? Co wiesz, no tak jak tutaj... Tak? Nie masz tak czasami, że po prostu na pewne sytuacje patrzysz z góry troszeczkę, wiesz co nie? Że widzisz to po prostu w taki sposób, jaki jest, ale z góry, rozumiesz? Pytanie jest, czy na pewne sytuacje patrzę z góry. No warto czasami w życiu spojrzeć na sytuację z góry, ale w sensie... Ale tak, tylko nie w sensie takim, że zadrzeć nosa i spojrzeć z góry, że ja wiem więcej, tylko bardziej tak postawić się w takiej pozycji po prostu z góry patrząc na świat, tak jak, nie wiem, z perspektywy kosmosu, tak?
z perspektywy jakby nieba spojrzeć na to, co cię otacza i wtedy możesz zrozumieć pewne rzeczy rzeczywiście, jeżeli spojrzysz na to z góry. Tylko ja, zaczynając robić ten film, kompletnie byłem w perspektywie żabie i ja patrzyłem z dołu i w ogóle nie wiedziałem, o co tu chodzi. I dopiero kończąc robić ten film, trochę nabrałem dystansu do rodziców i wtedy spojrzałem na tą sytuację z góry i mówię, dobra, już wiem, o co mniej więcej chodzi, tak? Więc tak, to jest bardzo ważne, żeby czasami spojrzeć na swoje życie, niekoniecznie popatrzeć na samego siebie trochę z boku, tak? I mam wrażenie, że to w jakimś stopniu się udało i to było najtrudniejsze, żeby spojrzeć na siebie z boku. No tutaj siedzą dzieciaki i też mają swoich rodziców i ci rodzice mają na nie ogromny wpływ i na mnie moi rodzice mieli bardzo duży wpływ i ja byłem bardzo taki uzależniony od rodziców, od ich jakby zdania, od ich opinii i ten film trochę pozwolił mi się uwolnić od tego myślenia, ich myślenia, tak żebym mógł zacząć jakby myśleć swoim myśleniem i sobą, tak? Czyli w tym sensie, z perspektywy żabiej wszedłem na rzeczywiście w sensie na patrzenie na to trochę z góry z dystansem. I to była najlepsza jakby lekcja zrobienia tego filmu, żeby spojrzeć na swoje życie trochę z dystansem, a nie tak bardzo będąc zaangażowanym w nie. Natomiast no tak, to jest... A ja mam pytanie. To jest stary film. Udało ci się z rodzicami ten film wspólnie obejrzeć? Bo tam pod koniec był taki pomysł i... Wspólnie z rodzicami, tak żeby obydwoje byli i oglądali. Nie, każdy oglądał u siebie, bo jak była emisja w telewizji, no to nie pamiętam, z którym rodziców ja wtedy oglądałem. Chyba wtedy moja siostra przyrodnia przyjechała, więc ja oglądałem ten film chyba u taty wtedy, jak była emisja. I mój tata bardzo przeżywał tą sprawę, mimo że jakby tyle lat minęło od rozstania, to tak reagował emocjonalnie na tą... Na ten film, natomiast no mama też później mi mówiła, jakby, że się popłakała i że to jest jakby takie oczyszczające też było w jakimś stopniu, natomiast jakby oni mi wprost nie powiedzieli, co ten film im dał, jakby tego nie wiem, natomiast nie obejrzeli razem, nie. A propos siostry, bo tu o niej napomknąłeś. No ale zanim jeszcze siostra, bo dążysz do tego, czy się spotkali. Tak. Rodzice, no więc tam w końcowej scenie filmu jest, że no trochę zdradzę, ale ten film już tutaj był wyświetlany kiedyś, więc może Państwo widzieli, kiedyś był też dostępny, ogólnodostępny, był w telewizji, ale no tam nie dochodzi w filmie do spotkania, ale na końcu ja mówię, że może spotkałem się na moim ślubie, no więc spotkali się na moim ślubie. I nawet chwilę porozmawiali, niezbyt długo, ale na zasadzie takiej bardziej kurtuazyjnej rozmowy, ale w momencie, kiedy były życzenia dla rodziców, no to nawet w takim kółeczku stanęliśmy z rodzicami, z babcią moją 90-letnią, która też jest kochana i jakby tata bardziej tak jakby zainteresowanie okazywał babci, no bo cały czas ma uraz do mamy. Natomiast no było to wzruszające w jakimś stopniu. Nawet widziałem u mojego taty pierwszy raz w życiu taką, że mu się łezka wokół zakręciła i to było dla mnie przeżycie piękne. Nie wiem, czy za dużo tu nie mówię, bo to się nagrywa, ale no chyba okej, no jakby jestem twórcą, więc mówię o sobie i tak ma być. No. Właśnie z siostrą też jest ciekawy motyw, to też był obraz na ten temat, Agnieszki tutaj nie ma. Może ten wątek właśnie byśmy pociągnęli, bo to też się późno dowiedzieli, że masz siostrę. Wiesz co, nie chciałbym o tym filmie mówić akurat. Znaczy to dlatego, że no pewna niedojrzałość jeszcze była przy robieniu tego filmu, pewne rzeczy tam były nie... dla mnie ten film nie istnieje. Znaczy ja zrobiłem ten film, przyznaję się do niego, ale na tym etapie nie chciałbym mówić o tym filmie, ponieważ... no dopiero jak się wszystko ułoży w rodzinie, to wrócę do tego filmu. Na razie, jak Państwo mają okazję, można go obejrzeć, ja się go jakby nie wypieram, natomiast nie chciałbym o nim mówić publicznie w tym momencie. Okay, no bo tym bardziej, że nie pokazujemy tego filmu tutaj, tak? No bo gdybyśmy pokazywali ewentualnie, no to byłby jakiś pretekst po filmie, żeby porozmawiać o nim. I wtedy mógłbym mówić, natomiast no tak jakby
bez jakby obejrzenia całości, to mogłoby być wyrwane z kontekstu i tego bym chciał uniknąć. Ja mogę powiedzieć publicznie, że trochę żałuję, że zrobiłem ten film, ale dużo się nauczyłem, że rzeczywiście no, rodzina powinna być na pierwszym miejscu, a film powinien być na drugim miejscu i przy najnowszym filmie, który teraz kończę, starałem się ze wszystkimi bohaterami dogadać w pełni, żeby nikogo nie skrzywdzić, tak? Więc tak, no. Nie, bo to jest właśnie uczenie nowatorskie, to jest w tych filmach właśnie jest właśnie mocny wątek rodzinny, stąd moje pytanie, sorry, że tak wszedłem akurat w to, no to jest wiadomo twoje. Nie, no ja powiem o co chodzi, no jakby był ten kontakt z moją siostrą i po filmie ten kontakt się urwał, on się urwał wcześniej, przed filmem. I po prostu, no, jeżeli Agnieszka będziesz to oglądać, no to odezwij się do nas i po prostu nawiąż kontakt i wtedy razem będziemy mówić o tym filmie, a nie, że ja tutaj będę siedział i mówił o mojej siostrze przyrodniej, którą odnalazłem po latach, no ale się okazuje, że nie do końca ją odnalazłem. Także, no, taki wielki apel, jakby Agnieszka się odezwała, to wtedy będziemy rozmawiać o tym filmie. No to mi chodziło po prostu o to, że jako... Twórca, artysta się bardzo uzewnętrzniasz. Tak, tak, ale dlatego robię też te fabularne rzeczy, w których się nie do końca uzewnętrzniam. Teraz, no i też ten dokument Moje 80 pokolenia też jest takim filmem, gdzie ja jestem bardziej z tyłu, a na pierwszy plan poszli bohaterowie i jakby młodzi ludzie urodzeni po 89 roku, którzy ze mną chcieli współpracować, także... Także no, nie jest tak, że ja w każdym filmie się uzewnętrzniam. No, w tych pierwszych dwóch się uzewnętrzniłem i wystarczy. To akurat puścimy zwiastun pokolenia 89. Fajnie było wszystkich tak kopnąć w dupę, nie? No i cała 8 miliardów ludzi, nie? Ale tak w pes, nie? Żeby kurwa polecieli sobie na parę metrów. A o tym marzysz? Żeby pojawił się ktoś, kto będzie mnie kochał na zawsze. Wierzysz w miłość? Niemożliwe, nie zadałem wszystkie pytania. Czy zadałeś? Tak? Zadałaś? Zadałaś mi to pytanie? Wierzysz w miłość? No ale co może być ciekawego w tym, że jest dwoje zakochanych ludzi? Nic, bliskie spotkania ze śmiercią po imprezach i takie różne rzeczy. Połączenie duchowe to nie jest metafora? Absolutnie nie. Dochodzi do czegoś takiego? Chodź na łóżko. Zmieniamy trochę filmy, tak? Karen jest ważny dla mnie bardzo. Ekutem ale piele garstą. Scena i doma w domu mem są. Studio i łóżko będzie. To Karen jest ważny dla mnie bardzo. Let me young baking Johnson. Scena i doma w domu mem są. Nie jest mi łatwo, no bo tęsknię za rodziną, za znajomymi, za tym, że no, kiedyś było inaczej. Kocham cię. Czasami się wyłączam po prostu. Jest pssst, jest chuj. Mogłem zabrać mieszkanie, ale kurwa... Nie zabiorą ci pasji. Skąd pomysł właśnie na taką formę tego filmu? Ja bardzo duży mam sentyment do tego filmu. To jest film, to jest pierwszy w Polsce film crowdsourcingowy, czyli złożony z nadesłanych przez internautów materiałów. Czyli każdy z Państwa mógł wysłać materiał i on mógł się znaleźć w tym filmie. Była taka akcja. Może trochę zaczęliśmy ją za wcześnie w sensie takim, że to było w ogóle w Polsce crowdfunding nie był popularny, a co dopiero crowdsourcing. W tej chwili też crowdsourcing nie jest popularny. Jakby chodziło o to, żeby zebrać jak najwięcej materiałów, albo
dobrych materiałów. W efekcie okazało się, że nie zebraliśmy tego aż tak bardzo dużo, ale za to ci, którzy chwycili za telefony komórkowe czy kamery, po prostu się postarali. Czyli po prostu jakby nie liczyła się ilość, tylko jakość. No i tak było tego sporo, ponad 50 godzin, tak? Ale w porównaniu z innymi crowdsourcingami, no to może się to wydawać mało, ale ja mówiłem, jest ok, jest jakby spoko, bo każdy, kto chciał coś nagrać, po prostu zrobił to z pasji i zrobił to dobrze. Oczywiście wyselekcjonowaliśmy 7 jakby bohaterów, którzy jakby odznaczali się pewnym wspólnym mianownikiem, ale też no, były to najciekawsze postacie jakby, więc zebrany materiał posłużył trochę jako casting na tych głównych bohaterów, ale tam w tyłówce czy w filmie przewijają się też prawie wszyscy, którzy nadesłali. No. Większość, nie wszyscy, bo niektóre były na przykład materiały tak słabej jakości, że nie dało się ich jakby użyć. Natomiast pomysł jakby wywiódł się z tego fabularnego filmu, który dzisiaj będziemy mogli oglądać, 8-9. Młodzi ludzie podchodzili do mnie po projekcjach czy w internecie. Ten film cieszy się dosyć dużą popularnością, film 8-9 fabularny. I mówili, to pokolenie takie nie jest jak w tym 30-minutowym filmie fabularnym 8-9, to my tacy nie jesteśmy. Ja mówię, no dobrze, no to jeżeli tacy nie jesteście, no to pokażcie, jacy jesteście naprawdę, tak? Taki był apel, jakby to wyszło z tego. Już na etapie 8-9 też kręciliśmy materiał dokumentalny, na przykład ze statystami, którymi byli młodzi ludzie, zresztą z mojej szkoły. Tam tylko stamtąd wzięliśmy ludzi jakby z mojego liceum, do którego też chodziłem. I jakby to, co oni mówili, było dużo ciekawsze niż ta fabuła, którą przedstawiliśmy. I rzeczywiście dużo takie, jak to powiedzieć, pozytywne, tak? Prawdziwe, że jednak ta dobroć jest w młodych ludziach niesamowita. I ja mówię, kurczę, no może rzeczywiście jakby 8-9 zrobiłem krytycznym, jak to mówiłeś, okiem, ale w sensie takim, że ja chciałem zrobić to jako przypowieść, jako parabolę o współczesnych czasach. A ludzie to odebrali 1:1. O, krytykuje znowu młode pokolenie, tak? Znowu to jest ten gość, który nie lubi młodych ludzi. Nie, ja bardzo właśnie lubię młodych ludzi. Ja bardzo lubię czas, kiedy byłem licealistą, kiedy były imprezy i tak dalej. I to też starałem się w 8-9 jakby przekazać też ze swojego doświadczenia. Natomiast ja się zbuntowałem przeciwko jakby światu, w którym żyjemy. Przeciwko właśnie tej powierzchowności, która jest. I dlatego zrobiłem 8-9. No ale ponieważ to 8-9 właśnie, my tacy nie jesteśmy, był głos pokolenia, tacy nie jesteśmy, no dobrze, nie jesteście tacy, no to pokażcie, jacy jesteście. I zaprosiłem właśnie do udziału jakby młodych ludzi, żeby wysyłali tak materiały telefonem nagrane. No każdy urodzony po 89 mógł wysłać materiał i wysłał, z tego wybraliśmy 7 osób i zrobiliśmy godzinny film dokumentalny. I teraz, żeby była jasność, bo wiele osób myli te dwa filmy, 8-9 jest filmem fabularnym z aktorami, oczywiście tam też naturszczycy grają, natomiast jest to półgodzinny film, ogólnodostępny, a moje 8-9 pokolenie nie jest w tej chwili nigdzie dostępne, była emisja w zeszłym roku w telewizji. Natomiast jakby ten film nie można go obejrzeć ani w internecie, ani na DVD. I teraz zastanawiamy się, będziemy chcieli prawdopodobnie to wydać właśnie na DVD i też właśnie poprosić o pomoc też młodych ludzi, żeby to zrealizować i też żeby móc wysyłać na festiwale amerykańskie, które są płatne. Także to jest taki też gorący apel, przepraszam, bo ci się tak ciągle wcinam tutaj w twoje pytania, ale jakby ten projekt trwa dalej, tak? Teraz chcemy zrobić cykl jakby projekcji tego filmu w wakacje. Już pierwsza projekcja będzie w Łodzi bodajże 25 lipca. Zaraz sprawdzę dokładnie. Pierwsza projekcja tego filmu. Wy zresztą mieliście w zasadzie okazję ten film obejrzeć tuż po premierze w zeszłym roku w Żarowie. On był wyświetlany. Natomiast my planujemy wyświetlić go, bo było bardzo mało projekcji tego filmu, także tutaj mieliście naprawdę, tutaj chłopaki ściągnęli ten film od razu w zasadzie po premierze. Ja się zgodziłem, mówię, no dobra, no niech idzie w świat. Także natomiast później był w telewizji, potem była powtórka w TVP Kultura, o której ja na przykład nie wiedziałem, bo mnie telewizja nie poinformowała. Więc natomiast był jakby oryginalnie był w czerwcu w TVP2. Natomiast młodzi ludzie mówią, kurczę, no film był robiony drogą internetową.
a nie ma go w internecie, no co jest grane, nie ma go nigdzie na DVD, gdzie ja mam to obejrzeć? Dlatego chcemy jakby wyjść, bo budżetu jakby nie mamy już, żeby to jakby wydać i rozdać, co by było najlepsze i najchętniej byśmy to zrobili, dlatego jest taki pomysł, żeby ruszył crowdfunding za miesiąc czy za dwa. Natomiast 25, na razie ruszamy z projekcjami, 25 będzie projekcja w Łodzi, na którą Państwa zapraszam, jeżeli macie na przykład rodzinę w Łodzi, czy chcielibyście tam podjechać po prostu, żeby obejrzeć ten film, to zapraszam jako taki wyjazd, nie wiem, ku zwiedzaniu, są wakacje. 25 o 20 w takim w starym kinie, to jest taki hotel, który każdy pokój ma w innym filmie, Casablanca, tam Przeminęło z wiatrem i tak dalej, więc tam będzie ta projekcja 25 lipca. No a potem właśnie ruszamy dalej z tym filmem, jakby w następne projekcje, następne. Jakby to żyje cały czas, dlatego fajnie, że ta strona tu została. Zapraszam Was na tą stronę i też na fanpage. Jakby jeżeli chcecie zobaczyć ten film, a nie widzieliście go tu w Żarowie, mimo że w zeszłym roku mieliście okazję, no to albo chcielibyście go jeszcze raz zobaczyć, to po prostu wejdźcie i jakby polubcie, zasubskrybujcie, nie będziemy tam zaśmiecać Was, tylko po prostu poinformujemy albo o projekcjach, albo o tym, co dalej dzieje się z tym filmem. Także to jest jedyny film, który żyje dalej, bo tak jak Mama, Tata, Bukisza tam zrobiłem, tak po prostu, no zrobiłem ten film, okej, okay, no jakby on podziałał, był na festiwalach, no było jego życie, ale to życie zgasło w pewnym momencie, tak? I on już nie, jakby ja już nie interesuję się tym filmem tak mocno. Tak samo filmem 8-9, on jest dostępny ogólnie w internecie, ale też jakby no, droga filmu jest taka, że no po prostu robi się film, kończy się go, daje się go ludziom do obejrzenia i koniec. Natomiast w tej chwili tutaj tego filmu nie daliśmy do obejrzenia do końca, tak? Nie daliśmy drogą internetową, nie daliśmy DVD, więc tutaj mam cały czas ta sprawa żyje, także. Także to jest taki film, który mocno we mnie w tej chwili też pracuje cały czas. Mimo że zrobiłem jakby kolejny dokument, którego premiera też będzie w tym roku. Ty zobacz, jaki mi filmik kolega przysłał. Nagrywa? DJ, bring that shit! Jakie jest twoje marzenie? Żebyśmy zrobili to jeszcze raz. Wkrótce przywódcę. Haka, haka, KWTP. Yeah. A ty? A w ruch. Co się nie odzywasz, tak nagrywasz cały czas? No, to teraz będziesz miał film. To jest na realu? No jasne. Super. No tak. To był ten film, o którym mówiłem, że właśnie młodzi ludzie mówili, że tacy nie jesteśmy. Skąd wziął się pomysł na ten dokument, żeby wysyłali filmy. Także tu jest też dużo hip-hopu w tym filmie. Jest Green, występuje tutaj. Jestem bardzo wdzięczny tym aktorom, których dobrałem, bo tu kawał roboty zrobili. Znaczy Green nie jest aktorem, jest naturszczykiem, jest raperem, ale na przykład Marcinowi Łuczakowi, Justynie Wasilewskiej jestem bardzo wdzięczny. Bez nich ten film by nie istniał. Bez operatora Piotra Uznańskiego też, także. To jest taki film, takie moje dziecko, które paradoksalnie, nie wiem dlaczego, spodobało się ludziom. Bo to tak wygląda. Bo dlatego, że zobaczyli kawał dobrej roboty, nie tylko reżyserskiej mojej, ale też właśnie wykonawców tego filmu i całej ekipy. To ja chciałbym pogratulować odwagi. W ogóle podjęcie takiego tematu. No bo trzeba mieć dużo, żeby coś takiego zrobić. Tego oglądałem rok temu. Tutaj i bardzo mi się podobał i był taki, dużo się można było dowiedzieć z niego o tobie, o rodzinie i taki ciekawiło mnie w ogóle oglądał proces nagrywania, czy na przykład jak nagrywałeś z jednym rodzicem, to na przykład drugi tam
Nagadę był na tego pierwszego i w ogóle jakieś tam... Tak, nie. ...podczas nagrywania. Nie, no dziękuję ci bardzo, ale to było tak, że ja... Nie wiedziałem, gdzie jest moje miejsce, biegałem od jednego rodzica, jeździłem do drugiego i takich jednego nagrałem, to potem jechałem do drugiego, zadawałem podobne pytanie, które tam zadałem. No to trwało trochę. Ja przyjeżdżałem wtedy, ja mieszkałem wtedy w Katowicach, bo tam na reżyserii byłem w Katowicach i przyjeżdżałem do Łodzi jako do domu, żeby odpocząć. No ale nie odpoczywałem, tylko włączałem kamerę, bo akurat wtedy jakby do Łodzi u mamy się zatrzymywałem. Więc tą mamę jakby częściej obserwowałem, a do taty jeździłem. Tam przez jakiś czas też chwilę pomieszkałem u taty, ale nie miałem takiego miejsca odpoczynku. No niby te Katowice Akademik były odpoczynkiem, ale tam z kolei byłem sam, i więc cały czas mnie to ciągnęło do Łodzi, ale taki byłem rozdarty między tymi rodzicami kręcąc to, więc ten materiał jest zdjęciowo taki bardzo, wpisuje się w stylistykę home video, ale to też było takie założenie, żeby właśnie to zrobić jako taki no, film dziecka swoich rodziców, który tą kamerą tak nieudolnie ich nagrywa, jak właśnie te wszystkie filmy, takie wideo, które kręciliśmy w latach 90. Zresztą tam są materiały archiwalne też filmów, które mój tata kręcił właśnie kamerą VHS w latach 90. Czasami ja ją przejmowałem tą kamerę. Bardzo mnie fascynowała nawet w wieku 7 lat kamera i w ogóle ta technologia. I mówiłem, mogę ja nakręcić, więc na przykład tam są jakieś też w tych archiwaliach fragmenty, które ja kręciłem. Więc no, to było takie właśnie bardzo takie spontaniczne włączanie tej kamery, podpatrywanie jakiejś akcji, czasami zadawanie właśnie podobnych pytań. Jak zadałem mamie jakieś pytanie, to potem jechałem do taty, wiedziałem, co ona mi odpowiedziała, więc tak, no... To było, wiesz, to było 3 lata, 2 lata nagrywania, nawet 4 lata, bo zacząłem nagrywać, potem przestałem. Także to nie było tak od razu, jakby też nie było od razu decyzji o filmie, miałem jakiś materiał, tak się temu przypatrywałem. Kiedy zapadła decyzja, no to jakby starałem się częściej włączać tą kamerę, ale też potem, no... też jakby włączać częściej tą kamerę, ale też bez przesady. Natomiast no jak już w to wszedłem mocno, no to wtedy no nie odpoczywałem w domu i to też było taki dyskomfort dla mnie, tylko właśnie kręciłem. No ale w końcu może to było w efekcie dobre, no bo jakby człowiek wychodzi z domu rodzinnego i jakby idzie na swoje. Natomiast ja trochę ten dom swoich rodziców, znaczy swojej mamy traktowałem jako że ja tam wracam jakby do swojego pokoju, do siebie, a wracałem do pracy, nie? Więc to trochę tak w taką lekką nerwicę popadłem, kręcąc to i różne jazdy, no, ale... Rodzice wiedzieli, co nagrywałeś? Tak. Ja z nimi się dogadałem, że film powstaje, że jakby robimy film o nich. Na początku były tam jakieś dylematy, trzeba by na pewno... Ale w końcu się zgodzili, nie? Że stwierdzili, że w sumie jakby są też osobami scenicznymi, czyli mama występowała na scenie, śpiewała, no tata pisał książki, więc też dla ludzi, więc jakby no, zrobią to dla syna i po prostu wezmą udział w tym filmie, a jednocześnie no, mój tata cały czas mówi, że grał w tym filmie, no, więc jakby też chwali się tym, że po prostu to jest film, w którym bierze udział i cieszy się z tego. Mama chyba tak samo, natomiast ja mówię do taty, no ale tato, ty trochę wyszedłeś na skurczybyka w tym filmie. A on mówi, no to okej, bo ja jestem macho, nie? Także każdemu jakoś ten film podpasował. Ja nie wiem, co tam we wnętrzu ich, jakby ja nigdy nie dotarłem do tego, jak ten film na nich podziałał tak explicite, nie? Tak po prostu, żeby mi powiedzieli, kurczę, po obejrzeniu tego filmu zadziało się ze mną to i to, nie? Ja tylko widziałem, nie? Że mocno przeżywają, to w nich cały czas pracuje. Myślę, że to jest najważniejsza historia ich życia, która cały czas w nich pracuje. Także to jest... No można to nazwać chyba jakąś taką nadal miłością w jakimś stopniu. Mi się podobały słowa twojego taty. Powiedział, że chce przeczytać dobrą książkę, czy chciałby przeczytać dobrą książkę.
Bo Filip powiedział, że takiej nie ma, więc usiadł i napisał swoje. No tak. No i cały mój tata. No. Cały twój tata. Ten film jest bardzo ważny, bo obnażasz się ze swojej prywatności. Nie każdy filmowiec, nie każdy dokumentalista, reżyser, czy szary człowiek potrafi wprost powiedzieć przed kamerą, czy twarzą w twarz z inną osobą, że ma takich rodziców, bo oni są dosyć różni, odmienni. To jest na tyle fascynujące, że tak odmienne osoby mogły tworzyć rodzinę. Tak, no gdyby to był film fabularny, no to nikt by nie uwierzył, że coś takiego mogło mieć miejsce. Dlatego też powstał dokument, że jednak tak było, no i że to jest prawda, jeden do jeden. Także tak, no, ale ja zrobiłem dużo innych filmów, jak widzieliście, i ten film bardzo lubię, ale kiedyś na festiwalu Camera Image był prezentowany ten film w konkursie i po festiwalu podchodzi do mnie profesor Dziworski, który w Katowicach tam wykładał, znaliśmy się i mówi, on akurat też był w jury tego festiwalu, mówi, no bardzo dobry film zrobiłeś, bardzo dobry, ale uważaj, bo lepszego już możesz nie zrobić. No i jakby pierwszy taki duży film, który zrobiłem, już taka poprzeczka wysoko podniesiona, więc jak do tej pory, nie wiem, czy ma rację, państwo mogą ocenić, czy jakby jego słowa były prorocze, czy jednak staram się robić też dobre rzeczy. Dwa projekty mają 8-9 pokoleni, 8-9 to całkowicie dwa różne materiały, nie można tego porównać do Mama, Tata, Buki, Szata. W jakimś stopniu można, bo zauważ, że w moim 8-9 pokoleniu też jakby bohaterowie kręcą siebie samych, tak? Czyli też jest taka stylistyka home video w jakimś stopniu. W ogóle bardzo mnie to fascynuje w dokumencie. Przy pielgrzymie też dałem mu kamerę, żeby szedł do tej, jak szedł do Moskwy, żeby sam kręcił zdjęcia ze swojej kamery. I to wyszło świetnie, bo na przykład w momentach, kiedy zostawał sam, no to gdyby była ekipa, to by tego nie nakręciła. No ale o tym filmie za dużo nie mogę mówić, bo jeszcze on nie wyszedł w ogóle, więc... Ale zapraszam, no naprawdę, tu też 3 lata pracy, kawał roboty, bardzo jestem zadowolony z tego filmu i myślę, że właśnie Pielgrzym to jest taki powrót trochę do Mama, Tata, Buki, Szatan, do takiej stylistyki też, no zobaczycie w filmie, ale też tam jest pewna historia, która mnie zafascynowała, jako mnie właśnie, swoich rodziców i to jest właśnie w Pielgrzymie, także to... Mam nadzieję, że już jesienią będzie premiera na którymś z festiwali. W Polsce albo za granicą, nie wiem jeszcze, ale przymierzamy się do wysyłki. Mam nadzieję, że przyjmą. Co, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nieoficjalna, tak, no ja w ogóle, moja mama w ogóle jest, urodziła się, jeszcze jako o rodzicach mówiliśmy, urodziła się w Świdnicy, która jest 10 km stąd, więc no praktycznie jakby domowe, znaczy jakby rejony, z których wywodzi się rodzina mojej mamy i też w Osieku mieliśmy rodzinę, także tutaj w ogóle wjeżdżam w Osiek, mówię, to chyba tu, nie? I także fajnie was widzieć też w tym kontekście i na pewno moja mama byłaby wzruszona jakby o tym wiedziała, a jeszcze do niej nie dzwoniłem, więc na pewno zadzwonię i pewnie zobaczy ten filmik, także to jest w ogóle niesamowite miejsce, jakby i Świdnica, i Żarów, i te okolice jakby mają taką siłę w sobie właśnie takich ludzi jak wy, którzy coś robicie, organizujecie, tak. No z tego miejsca bardzo dużo mam zaproszeń właśnie, nie wiem, tak jakby ta rodzinna moc przyciąga mnie tutaj chyba do tych rejonów, przodków, ale naprawdę, naprawdę super, że działacie. Brawa dla was. Dzięki.